Jesteśmy w zakładzie w Chełmży. Zakład w Chełmży, cukrownia w Chełmży ma bardzo bogatą historię. W okresie międzywojennym była to największa cukrownia w Europie. W roku ubiegłym mieliśmy okazję obchodzić 140-lecie istnienia cukrowni. Cukrownia należy do koncernu Norcuke, drugiego co do wielkości koncernu w Europie. W swojej codziennej działalności, swoją funkcję przywódczą oraz współpracę realizujemy w oparciu o cztery wartości. To są cztery takie filary i to jest odwaga, odpowiedzialność, zaangażowanie i szacunek. Dążymy do doskonałości operacyjnej. Nasza działalność koncentruje się na czterech głównych obszarach. Ten główny, najważniejszy dla nas, to jest właściwie bezpieczeństwo. W oparciu o stosowaną przez nas profilaktykę, wdrożone programy i tak dalej, udaje nam się osiągnąć w tej dziedzinie bardzo duże i bardzo dobre rezultaty. Cukrownia pracuje bezwypadkowo od ponad tysiąca dni. To jest naprawdę na tle w tej branży jest to bardzo dobry rezultat. Jeśli chodzi o drugi obszar, to jest środowisko. Nasze działania w okresie, powiedzmy, minionym, w przeszłości były skoncentrowane na tym, żebyśmy się przygotowali bardzo dobrze od strony oczyszczania ścieków, które są, jak wiemy, pochodną produkcji cukru. Udało nam się zbudować jedną z najnowocześniejszych oczyszczalni. Myślę, że o technologii najlepszej, jaka jest dostępna na rynku europejskim. Ścieki, które zrzucamy do rzeki Fryby, spełniają wszystkie standardy i wszystkie normy, które są na nas nałożone w pozwoleniu zintegrowanym. Drugim takim obszarem, na którym się skoncentrowaliśmy, jeśli chodzi o ochronę środowiska, to były emisje. Wiemy, że dotychczas emisje były obowiązujące. Ten poziom emisji to był na przykład do 400 mg pyłu w metrze sześciennym. Zbudowaliśmy nowoczesne instalacje do odpylania. Nie mieliśmy żadnych problemów, jeśli chodzi o uzyskanie norm emisyjnych. Trzeci obszar to produkcja, to jakość produkowanego przez nas cukru. Jeśli chodzi o produkcję, to cukrownia Chełmża jest specyficzną cukrownią, ponieważ jest jedną z dwóch cukrowni, w których możemy przerabiać zarówno buraki cukrowe, jak również surowy cukier trzcinowy. Jeśli chodzi o nasz nominał cukrowni, to na dzień dzisiejszy on się zbliża do 9000 ton buraków na dobę. Jeśli chodzi o przerób cukru surowego, można by mówić o przerobie około 1200 ton cukru surowego na dobę. Jeśli chodzi o jakość produkowanego przez nas cukru, to produkujemy cukier kategorii drugiej unijnej i cukier kategorii 2A. Jesteśmy, szczerze mówiąc, dumni z tego, co udało nam się osiągnąć, jeśli chodzi o jakość. Odbywało się to oczywiście drogą ewolucyjną. Kolejnym obszarem, którym się zajmujemy na co dzień bardzo intensywnie, to energia. Jak wiemy, w ostatnich 2-3 latach nastąpiły diametralne zmiany, jeśli chodzi o energię, o koszty energii, ponieważ jest to jeden z głównych czynników na dzisiaj determinujących możliwości sprzedania cukru, tak żeby uzyskać odpowiedni zysk, który zapewnia rozwój cukrowni. Drugim projektem, który jest realizowany, to jest przebudowa cukrowni pod względem oszczędności energetycznych. W tym roku udało nam się już zakontraktować znaczną grupę urządzeń o bardzo nowoczesnych rozwiązaniach techniczno-technologicznych. Te urządzenia zastąpią już przestarzałe, energochłonne urządzenia, które stosujemy w procesie. Ten projekt dotyczący oszczędności i przebudowy cukrowni pod kątem oszczędności energetycznych jest zaplanowany na 2 etapy. Mamy nadzieję, że w roku 2025 będziemy realizowali kolejny i drugi etap. To jest bardzo duży etap, szczerze mówiąc, wymagający bardzo dużego zaangażowania środków inwestycyjnych, ale póki co takie mamy ustalenia w ramach koncernu, że to będzie realizowane. Wiemy, że od 1 stycznia 2025 roku zmieniają się normy emisyjne. Stąd też kolejne wyzwanie przed nami, przed w ogóle branżą cukrowniczą.
Dlatego też podjęliśmy działania związane z tym, żebyśmy mogli spełnić te standardy. Dlatego na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie budowy gazociągu. Inwestycja kosztowna, ale niezbędna. Oprócz tego, że musimy doprowadzić gaz, musimy mieć go gdzie spalić. Obecnie eksploatujemy 3 kotły, gdzie paliwem jest węgiel i podjęliśmy decyzję, że zbudujemy nowy kocioł. Nowy, jeden, duży, bardzo wydajny kocioł, nowoczesny, o bardzo wysokiej sprawności. Kampanię 2023 roku rozpoczęliśmy 11 września i mamy zamiar, przynajmniej tak wychodzi nam z twardych cyfr, zakończyć gdzieś w połowie stycznia. Jesteśmy w tej chwili w 73. dniu skupu. Mamy za sobą około 60% surowca skupionego. W zasadzie w tej chwili jedynym problemem, jaki nam się pojawia, są to problemy logistyczne związane z warunkami pogodowymi. Tej organizacji pracy bardzo nam pomaga narzędzie cyfrowe AgriLog, za pomocą którego między innymi organizujemy skup. To narzędzie zresztą ułatwia pracę nie tylko nam, ale ułatwia także plantatorom. Na chwilę obecną w zasadzie jesteśmy na poziomie plonu szacowanego w granicach 65 ton z hektara. Te plony w skali całego rejonu rozkładają się nam nierówno. W związku z tym, że sezon wegetacyjny mieliśmy taki, jaki mieliśmy, natura nas nie rozpieszczała. Ja chciałbym tylko tu przypomnieć, że długa, zimna, przekropna wiosna, następnie festiwal w zasadzie bezdeszczowego lata od czerwca do października rodził przeróżnego rodzaju problemy organizacyjne, agrotechniczne, co nasi plantatorzy bardzo mocno odczuli. Myślę tutaj konkretnie o wschodach, myślę tutaj o walce z chwastami czy też chorobami grzybowymi czy innymi. Co do polaryzacji, jest ona nieco niższa niż zakładaliśmy i się spodziewaliśmy. Jest to średnio w tej chwili 16,5%. Z informacji, które posiadamy, jest to wynik w zasadzie też taki średni dla całej Polski czy dla całej Europy. W chwili obecnej zostały nieliczne plantacje do wykopania. W zasadzie możemy powiedzieć, że praktycznie w 100% buraki mamy wykopane. Jeżeli chodzi o okrywanie pryzm z borakami na plantacjach, w przypadku plantacji mniejszych, pryzm mniejszych, od 27 listopada dopłacamy do okrywania zgodnie z umową odpowiednią premię. Nawet 100% plantatorów skorzysta z tych możliwości, o której mówiłem, dlatego że surowiec, który znajduje się odpowiednio, jest odpowiednio okryty i odpowiednio zabezpieczony, to jest surowiec, który nie traci na wartości, a w niektórych segmentach, w niektórych frakcjach, myślę tutaj konkretnie o zanieczyszczeniu, pozwala na dokładniejsze i lepsze doczyszczenie surowca i dostarczenie go w lepszej formie do cukrowni. Znajdujemy się w laboratorium surowcowym w zakładzie w Chełmrze. Jest to jedno z dwóch laboratoriów Nordcukier funkcjonujących w Polsce. W laboratorium surowcowym dokonujemy oceny surowca. Posiadamy zupełnie automatyczną linię, gdzie buraki, próby buraków pobieramy za pomocą robota. Automatycznie pobierane są do zasobnika, gdzie istnieje system szyfrowania próby, żeby była zupełna anonimowość i żeby
pewno nie było żadnego wpływu czynnika ludzkiego na ocenę. Nadawany jest automatycznie numer ID próbki i badamy procent zanieczyszczeń. To jest pierwszy parametr i następnie z próby już zmiazgowanej, próby buraków, badamy zawartość sacharozy, sodu, potasu i azotu alfa-aminowego. Laboratorium, tak jak wspomniałam, funkcjonuje od 2019 roku. Od 2 lat, podobnie jak drugie laboratorium w Opalenicy, posiadamy akredytację, czyli to jest potwierdzenie najwyższych kompetencji laboratorium badawczego, co gwarantuje prawidłowe wyniki, które uzyskują plantatorzy. Tak, laboratorium jest, tak jak wspomniałam, jest automatyczne i powtarzalność, co zagwarantuje nam powtarzalność tych analiz i anonimowość. Możemy potwierdzić, że to laboratoria nasze są jedne z nowocześniejszych, dlatego że opieramy się na pracy 2 robotów. Mamy dużego robota, który pobiera i szyfruje próby, i mniejszy robot, który już przejmuje tą pracę analityczną. Tutaj zupełnie bez udziału czynnika ludzkiego. Głównym czynnikiem wpływającym na ogólnoświatowy rynek cukru jest przede wszystkim pogoda. To, co widzimy, duże opady, intensywne, bardzo dobre warunki do rozwoju trzciny spowodowały duży wzrost produkcji cukru w Brazylii. Natomiast ze względu na dalsze ograniczenia logistyczne, aktualnie widzimy duże ograniczenia właśnie eksportowe. Mamy informacje z portów, że statki oczekują po kilkadziesiąt dni w portach, aby można było je załadować. Jeśli chodzi o takie kraje jak Indie, Tajlandia, czyli drugi, trzeci producent cukru na świecie, tutaj z kolei przebieg pogody i susza sprawiła, że ta produkcja cukru ukształtowała się na zdecydowanie niższym poziomie. Także widać, że po tej stronie globalnej możemy się spodziewać sporego ograniczenia w dostępności cukru. Natomiast jeśli chodzi o warunki na rynku europejskim, no to widzimy, że ten okres przedkampanijny, który napawał producentów cukru dużym optymizmem, no został znacząco zdewaluował się w tym kontekście, że widzimy, co się dzieje właśnie we Francji, w krajach Beneluxu, że wiele plantacji jest pozalewanych, producenci mają problem z tym, żeby zebrać surowiec z pól. Oczywiście to jest tak, że mamy system naczyń powiązanych. To, co widzimy na rynkach globalnych, mamy najwyższą cenę cukru na przestrzeni ostatnich 12 lat. Natomiast w Europie ona według tutaj danych z Komisji Europejskiej kształtuje się na poziomie 820 euro we wrześniu. No i wydaje się, że ta cena na dzień dzisiejszy na pewno nie będzie niższa. Jest dużo niepewności na rynku właśnie związanej z tym, jak ten sezon uda się zakończyć. Bo jeśli mówimy o tym, że duża część buraków może nie zostać zwieziona i dostarczona do cukrowni, no to oczywiście przełoży się to na duże straty zarówno po stronie plantatorów, jak i producentów cukru, a de facto wpłynie to znacząco na bilans cukru w Europie.